Już po 17 minutach Śląsk miał na koncie dwa trafienia, choć dwa gole w jednym spotkaniu WKS strzelił ostatnio pod koniec września. I od tego momentu nie wygrał nawet żadnego spotkania. I tak strzelanie bardzo ładną główką po dośrodkowaniu Pawła Zielińskiego rozpoczął Dudu Parejba. A w następnej akcji odpowiedział Jakub Świerczok. Wojskowi natomiast rozklepali defensywę Górnika, egzekucji dokonał Kamil Biliński, który zabawił się z obrońcami i zaaplikował Sergiuszowi Prusakowi strzał na krótki słupek. Już czwarty mecz zaczynamy w taki sam sposób, tracimy albo jedną, albo dwie bramki na początek, tak żeby nie było łatwo, no i później zaczynamy gonić. Goniliśmy cały mecz, mieliśmy tam parę sytuacji, gdzie można było wyrównać. Ale nie o to chodzi w piłce, na pewno nie wiem, czy brakuje nam odwagi na początku, czy brakuje nam koncentracji. Tutaj na pewno trzeba podjąć jakieś kroki, ale już na pewno tutaj został jeden mecz, trudno będzie coś zrobić, ale kilka elementów nam brakuje na pewno. Przewidywaliśmy, że zdobędziemy bramkę, bo i to dosyć szybko, dlatego że no, takie statystyki ma ta Łęczna. Szybko tracą, późno odrabiają. I założenie było, żeby się utrzymać przy piłce po zdobyciu bramki z 4-5 minut. No, nie udało się. Bardzo zadowolony jestem z postawy zawodników, zaangażowania, walki. Może zabrakło w pewnym momencie troszeczkę spokoju. Można było parę rzeczy zrobić przy tych umiejętnościach spokojniej. Ale kilka spraw, które się wydarzyły, napawają mnie przynajmniej dużą nadzieją, że będziemy szli w tym dzisiaj wytyczonym kierunku. W drugiej połowie Górnik Łęczna zagrał równie katastrofalnie. Śląsk skupił się na obronie, a zielono-czarni wcale nie rzucili się do ataku. Zawodnicy z Łęcznej mieli jeszcze możliwość wyrównania, ale znów niedokładnością odznaczyli się Grzegorz Bonin czy Jakub Świerczok. Biliński pracował bardzo ciężko i może no już ten troszkę spóźniony ten spokój mu się włącza, bo w tej drugiej sytuacji wystarczyła podcinka i byśmy mieli spokój. No, przy pierwszej powinien mógł zagrać. Biegający, ostry był. Ale panowie, wygraliśmy. Można z tego jednego elementu się cieszyć. Zaangażowanie na pewno. Tego nie można odmówić i walczyliśmy do końca. Próbowaliśmy, ale trudno. No, nie udało się osiągnąć pozytywnego wyniku. Imponowała mi dzisiaj postawa w końcowych minutach. W momencie, kiedy któryś z naszych zawodników został faulowany, jak się zespół zachował. Wszyscy rzucili się, nawet ze środka boiska biegli, że nie pozwolimy się poniewierać nikomu. Łęcznianie to obecnie druga najgorsza defensywa ligi, przypomnijmy, 31 goli straconych w 20 meczach. Dzięki wygranej Śląsk Wrocław opuścił ostatnie miejsce w tabeli, ale pozostał w strefie spadkowej, jest obecnie na 15 pozycji z liczbą 19 punktów. W Ekstraklasie prowadzi Piast Gliwice, który ma 41 punktów, za nim Legia Warszawa.